Zapraszamy brata Eliasza do usługi Słowem Bożym. Drodzy i kochani, w Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, witam was serdecznie słowami naszego Pana. Pokój wam. Witam też wszystkich tych, którzy mnie widzą, a ja ich nie widzę, czyli słuchających przez internet. Mam takie pytanie, braterstwo. Czy pamiętacie, o czym brat Grzegorz Nowak rok temu mówił z tej mównicy? O proroku Ozeaszu. Ja dzisiaj chciałbym o innym z proroków powiedzieć, to jest o proroku Sofoniaszu. Dlatego mój temat zatytułowałem Prorok Sofoniasz i jego proroctwo. Prorok Sofoniasz, jak wiemy, był jednym z 12 proroków, tak zwanych mniejszych proroków, którzy byli użyci przez Boga w celu zapisania w pierwszym znaczeniu dla Izraela cielesnego, a w drugim znaczeniu zapisania w proroctwie pewnych wydarzeń, które miały się dziać później, około 2,5 tysiąca lat później. Prorok Sofoniasz żył za czasów dobrego króla Jozjasza. Ten król Jozjasz, jak pamiętamy, miał 8 lat, jak rozpoczął swoje panowanie, a jego ojcem, który przed nim panował 2 lata, był Amnon. I to był zły król, który po 2 latach swojego panowania został w swoim pałacu zamordowany. I tak jak mówiliśmy dzisiaj odnośnie tych genetycznych albo przekazania przez rodzinę rodziców, dziadków, pradziadków i tak dalej pewnych genów, to widzimy, że Jozjasz na pewno od tych przodków swoich wcześniejszych miał te właściwe uczucia przekazane, które mu pomogły, ponieważ gdy miał 17 lat, już zaczął szukać Pana. I to szukanie Pana było po 4 latach jeszcze bardziej w sposób aktywny przeprowadzone, ponieważ zajął się pewnymi reformami, jak pamiętamy, które po tych złych królach on przeprowadził. Imię Jozjasz znaczy Jehowa podeprze. Jeszcze mamy podane imię matki Jozjasza, to była Jedyda. I dlatego, drodzy, faktycznie król Jozjasz poprzez zniszczenie różnych świątyń, które były miejscem kultu, poprzez zniszczenie różnych bożków i wszystkiego, co było związane z nieprawidłowym właśnie chwaleniem tych bożków, zlikwidował, a świątynię przywrócił, aby tam chwalono najwyższego Boga Jahwe. I dlatego, kiedy te porządki w świątyni były czynione, to kapłan Helkiasz, który w tych porządkach uczestniczył, zauważył pewną księgę, która tam była. Prawdopodobnie była to 5. księga Mojżeszowa lub księga powtórzonego prawa, którą podał Jozjaszowi i ten był właśnie bardzo zadowolony z tego faktu, że to również wywarło głęboki wpływ na jego usposobienie i na jego postępowanie. Te informacje, drodzy, jak chcemy przeczytać odnośnie króla Jozjasza, to znajdują się w 2 Księdze Kronik w 34 rozdziale. Właśnie za panowania tego i młodego, i mądrego, i sprawiedliwego, i bogobojnego króla swoje proroctwa pisali Jeremiasz, Nachum i właśnie Sofoniasz, który obecnie nas interesuje. Z wiersza 1 proroctwa Sofoniasza, i teraz proponuję, żebyśmy otworzyli nasze Biblię na proroctwie Sofoniasza,
wynika jeden z najdłuższych rodowodów, które mamy przez proroków podane. I werset pierwszy, pierwszego rozdziału mówi tak. Słowo Pana, które doszło do Sofoniasza, syna Kuszlego, syna Gedaliasza, syna Amariasza, syna Ezechiasza. I teraz właśnie ten król jest wymieniony. Za dni Jozjasza, syna Amona, króla Judy. Dlaczego jest tutaj tak długi rodowód, drodzy, podany w tym pierwszym wersecie? Prawdopodobnie dlatego, żeby pojawił się tutaj prapradziadek Sofoniasza, czyli Ezechiasz. W innych przekładach jest Hiskiasz. Ale kiedy przeglądałem różne informacje na temat tego prawdopodobnie prapradziadka Sofoniasza, to okazało się, że niekoniecznie mógł być to ten król Judy Ezechiasz. No i takie są informacje i jest to właśnie zgadywanie. Albo był, albo nie był. Chociaż jeśli wróciłem myślami do panowania Ezechiasza przed panowaniem Jozjasza, to było około 110 lat różnicy. Także w takim wypadku, jeśli chodzi o czasokres, to prawdopodobnie ten Ezechiasz mógł być prapradziadkiem i wtedy widzimy, że Sofoniasz pochodziłby z linii królewskiej. Jeszcze chciałem powiedzieć, że Jozjasz panował w latach 659 przed naszą erą do 628 przed naszą erą i wtedy też żył Sofoniasz. Stąd, drodzy braterstwo, faktycznie Sofoniasz, podobnie jak Jeremiasz, patrząc na to, co dzieje się w działalności dobrego króla Jozjasza, przygotował odpowiednie myśli w stosunku do Izraelitów, którzy mieli też w swoich sercach przeprowadzać reformę swojego życia. Nie mieli łączyć tego, co było związane z chwaleniem Baala, ale mieli trzymać się tych konkretnych żydowskich ceremonii, które były nakazane przez Boga. Dlatego wszystkie myśli, które są podane do nich w celu zreformowania ich charakteru i postępu w bogobojnym życiu, Sofoniasz w taki sposób im podał. I dlatego życie miało być zgodne tych prawdziwych Izraelitów ze sprawiedliwością, ze świętością i przede wszystkim w zauważaniu Boga jako najwyższego władcy. Szczególny nacisk, drodzy braterstwo, Sofoniasz w swoim proroctwie kładzie na doświadczenia, jakie miały spotkać cielesnego Izraela, ale nas te doświadczenia już tylko interesują historycznie. Interesują nas bardziej te, które dotyczą tych doświadczeń, które mają przyjść na cały świat. I dlatego prorok Sofoniasz wskazywał na czas ucisku, który ma objąć wszystkie narody ziemi. Przede wszystkim, jak o tym powiemy, narody chrześcijańskie, a również i narody pogańskie. Czytamy proroctwo Izajasza, 34 rozdział i werset 2. Proroctwo Izajasza, 34 rozdział. Prorok Izajasz tak do nas odnośnie tego czasu sądzenia narodów napisał. Bo oburzenie Pana spadło na wszystkie narody, jego zapalczywość na wszystkie ich wojska. Wytracił je doszczętnie, wydał je na rzeź. Dlatego słudzy pańscy w komentarzu do tego tekstu piszą, że chodzi również o narody pogańskie, które w znaczeniu pokazania im nauk Słowa Bożego mają porzucić ciemność i wejść w sferę światłości.
I dlatego, drodzy, Sofoniasz również skierował ostre zarzuty w swoim proroctwie do mieszkańców Jeruzalemu, jak i również strofował kapłanów. Dalej, kiedy idziemy z naszym tematem, to chcemy powiedzieć, że Sofoniasz poszerzył swoje widzenie i proroctwo o te wiadomości, które zapowiadały ogólnoświatowy ucisk, w którym oczywiście nam przyszło żyć od roku 1914. Jest to ucisk, o którym nasz Pan powiedział, jakiego nie było i jakiego później nie będzie. Stąd widzimy, drodzy, że również Sofoniasz musiał wspominać o czasach restytucji. Tak jak dzisiaj słyszeliśmy, że po przeczytaniu Starego Testamentu braterstwu się wydawało, że nic tam o naszym Panu nie jest mówione. Ale kiedy czytamy Dzieje Apostolskie, 3 rozdział, 21, 19 już werset, którą to restytucję Bóg przepowiedział przez usta i teraz wszystkich swoich proroków od wieków. A zatem w proroctwie Sofoniasza też te myśli możemy odczytać. Zwróćmy się, drodzy, do 1 rozdziału Sofoniasza i odczytajmy wersety 14 do 18. Proroctwo Sofoniasza, 1 rozdział, od 14 do 18. Bliski jest wielki dzień Pana. Bliski jest i bardzo szybko nadchodzi głos dnia Pana. Tam nawet mocarz zawoła gorzko. Ten dzień będzie dniem gniewu, dniem utrapienia i ucisku, dniem ruiny i spustoszenia, dniem ciemności i mroku, dniem obłoku i gęstych chmur, dniem trąby i trąbienia przeciwko miastom warownym i przeciwko basztom wysokim. Ścisnę ludzi utrapieniem tak, że będą chodzić jak ślepi, ponieważ zgrzeszyli przeciwko Panu. Ich krew będzie rozlana jak proch, a ich ciała jako gnój. Ani ich srebro, ani ich złoto nie zdołają ich wybawić w dniu gniewu Pana, bo cała ziemia będzie pożarta ogniem zapalczywości. Z pewnością bowiem dokona rychłego końca wszystkich mieszkańców ziemi. A więc, drodzy braterstwo, czytając te słowa, jeśli ktoś nie był zaznajomiony odnośnie boskiego planu tak wspaniałego, to taka osoba by na pewno drżała przed tymi wydarzeniami, które w sposób proroczy opisał prorok Sofoniasz. Ale wiemy, że faktycznie ten czas ucisku, który jest przedstawiony w pierwszej królewskiej w rozdziale 19, 11 i 12 wersecie, rozpoczyna się poprzez wiatr, następnie trzęsienie ziemi, ogień i następnie głos cichy i wolny. Nie będziemy tych tekstów czytać z powodu braku czasu, ale każdy z nas wie, że kiedy Eliasz stanął na górze, to widział właśnie te sprawy związane z wiatrem. Najpierw z wiatrem. Wiemy, że wiatr nam przedstawia wojnę światową w jej dwóch fazach. To, co stało się w roku 1914, to właśnie rozpoczęcie się tego wielkiego ucisku. Druga sprawa, rozpoczęcie się okresu Epifanii w 40-letnim wąskim znaczeniu. I trzecia sprawa, to wypowiedzenie dzierżawy pogano. 2520 lat od roku 607 właśnie minęło w roku 1914. A zatem przyszedł ten wiatr, który zaczął wiać na ziemię i widzimy, on wiał z różną siłą aż do roku 1918, kiedy to 11 listopada tego roku została podpisana przez Radę Komisarzy Ludowych z ententą w Kemfin, to jest, czy w Konfien we Francji, właśnie kapitalizacja kończąca pierwszą wojnę światową. Niemcy jakby zgodziły się na ten rozejm, podpisując traktat wersalski, ale dając do zrozumienia, że ten pokój nie będzie trwał długo.
I to był tylko rozejm, drodzy braterstwo. Przyszła druga faza wojny światowej, czyli wiatr znowu się nasilił i 1 września 1939 roku wybuchła druga faza wojny światowej. Stąd mamy ten wiatr, który widział Eliasz na górze i to właśnie mamy za sobą. Czy będzie trzecia faza wojny światowej? Z literatury prawdy możemy wnioskować, że raczej nie, chociaż są też myśli sług, że może taka rzecz mieć miejsce. Dlatego nie będę tutaj, drodzy, tego przedstawiał jako pewien pewnik, ale będziemy czekać na to, co Pan zechce uczynić w tym świecie. Następnie ogólnoświatowa rewolucja. Kiedy czytamy Księgę Apokalipsy, 16 rozdział, od wiersza 16 do 18, to zauważamy pewne myśli, które są związane z Armagedonem. Objawienie, 16 rozdział, werset 16 do 18, takie myśli nam podaje. I zgromadził ich na miejsce zwane po hebrajsku Armagedon. A siódmy anioł wylał swoją czaszę w powietrze i ze świątyni nieba od tronu rozległ się doniosły głos, który powiedział: stało się. I nastąpiły głosy i gromy i błyskawice, czyli podobnie jak Sofoniasz tam opisał, tak? I nastało wielkie trzęsienie ziemi, jakiego nie było, odkąd człowiek jest na ziemi, tak potężne było trzęsienie ziemi. Zatem, drodzy braterstwo, to, co widział Eliasz jako druga część obok wiatru, to właśnie trzęsienie ziemi jako ta światowa rewolucja albo też Armagedon. Co ma uczynić ta światowa rewolucja w świecie? Przede wszystkim wiemy, że królestwo szatana się chwieje, że ono już było osłabione w czasie pierwszej fazy wojny światowej, dalej osłabione w czasie drugiej fazy wojny światowej, a zupełnie ma być prawie osłabione w czasie tej anarchii. Czyli rewolucja, która przed anarchią ma miejsce, to właśnie obalenie każdego kształtu postaci królestwa szatana. Jeszcze większe będą rzeczy niebezpieczne towarzyszyły tej rewolucji, jak głód, jak choroby, jak różnego rodzaju klęski, które będą sprawiać ludziom wielkie trudności w ich życiu. A szczególnie tym, którzy będą i są przyzwyczajeni do pewnych luksusów w swoim życiu, którzy będą widzieć, że tracą swoje dobra, że są w takiej pozycji, która zagraża im w utracie ich majątku. A o tym Jakub również w swoim liście napisał, że nuż płaczecie bogacze, złoto wasze, srebro wasze zgniło. A więc, drodzy braterstwo, Pan przez swoje właśnie takie burzenie imperium szatana ma pokazać ludziom, że to, co oni zdobyli, to jest tylko tymczasowe i nie jest stałe. A zatem dalej, podczas gdy Pan będzie sprawę tej rewolucji prowadził ogólnoświatowej, to widzimy, że po tym ma być na krótko wprowadzony socjalistyczny rząd, który poprzez świecące światło da ludziom do zrozumienia, że mają się dalej buntować, tak? I kiedy czytamy Biblię, to widzimy, że narody zaczęły się buntować i zaczną się buntować. A ta prawda, to świecące światło dane przez Pana obnaży każdą rzecz, która ma być zniszczona i która nie będzie miała racji bytu. I dlatego ci zdesperowani ludzie, drodzy, którzy nie będą wiedzieli, co uczynić, oni będą pytać, co można zrobić, aby zapobiec tym rzeczom tak strasznym i tak niedogodnym dla ludzi. I to, drodzy, będzie jeszcze bardziej bolesny czas dla człowieka, który będzie przechodził powoli w stan
anarchii, gdzie już zupełnie jako ten ogień, który niszczy wszystko, obali królestwo przeciwnika. Ale jeszcze coś, drodzy, jest opisane w Biblii. Drugi ucisk Jakuba, który obejmie zgromadzony w Izraelu właśnie ten naród. I niektórzy zastanawiają się obecnie, czy to już to, co się dzieje w Izraelu, to jest już druga faza ucisku Jakuba. Widzimy, drodzy, że pewne czynniki, które obserwujemy, wskazują na to, że jeszcze nie jest to druga faza ucisku Jakuba. Ponieważ Izrael, który przeżywa obecnie ciężkie czasy, to jednak coś innego jeszcze ma przeżyć, aby, tak jak Sofoniasz powiedział, żeby przez te wydarzenia oni zaczęli wołać do Pana i żeby uznali Jezusa jako swojego Mesjasza. Drugi rozdział proroctwa Sofoniasza w Biblii Gdańskiej czytamy: wejrzyjcie w się, wejrzyjcie w się, mówię o narody przemierzłe. Pan wydał to poselstwo, drodzy, przez Kościół Chrystusowy, który jeszcze był w ciele tutaj na ziemi i który był mówczym narzędziem Pana. Kiedy czytamy proroctwo Malachiasza, rozdział 4, a werset 5, to w tym proroctwie jest pokazany Eliasz, Malachiasz 4:5. Czyli 4, rozdział 5, werset. Oto poślę wam Eliasza proroka, zanim przyjdzie ten wielki i straszny dzień Pana. Ważne słowa, zanim przyjdzie ten straszny i wielki dzień Pana. A więc Pan użył sług swoich, którzy mówili właśnie w ten sposób: wejrzyjcie w się, narody. Siebie, tak? Narody przemierzłe, czyli Kościół w ciele poprzez sług, a szczególnie brata Russella, dawał narodom chrześcijańskim, jak i również władcom pewne ostrzeżenia, że nadchodzi wielki ucisk. Czym on ma być i jaki jest jego cel? Przede wszystkim tutaj brat Russell w tym używał słowa pisanego i mówionego i między innymi wykłady walka Armagedonu czy wojna i co po wojnie to były głównie głoszone oprócz również spotkań i mówienia o tym wielkim czasie ucisku. A zatem słudzy pańscy wykonywali właśnie tą pracę upominania narodów, aby w siebie wejrzały. Tak? Dalej, kiedy brat Russell żył, to brat Johnson usługiwał około 50 wykładami, a po jego śmierci brata Russella, szczególnie brat Johnson, używał dwóch wykładów odnośnie ostrzegania narodów chrześcijańskich, co nadchodzi dla nich. I między innymi takie dwa tematy, wojna w proroctwie, jak również i co po wojnie. Również wielką pracę czynili wtedy kolporterzy, którzy zajmowali się szczególnie pokazywaniem zawartych praw w czwartym tomie parauzyjnym Walka Armagedonu. Również były rozdawane i czytane przez ludzi takie ulotki jak rozpacz narodów przed Armagedonem oraz warunki społeczne nie do uleczenia przez człowieka. A więc była to ogromna praca, która miała dać narodom właśnie to, o czym mówi nasz tekst, żeby wejrzały w siebie. Ale czy te narody, drodzy, wejrzały w siebie i zastanowiły się, co za niedługi czas się rozpocznie, jako ten wielki czas ucisku? Oczywiście nie. Jednoznacznie mówimy, że nie. I dlatego chrześcijaństwo musi odczuć ten gniew Pana. Wszystko to nie ma na celu, żeby zniszczyć, drodzy, ludzi, bo Bóg nie kocha się w śmierci grzesznika, ale żeby wszystko to było w tym celu,
aby zniszczyć obecny porządek rzeczy i tego, który ma władzę na powietrzu, żeby zniszczyć te stare niebiosa i tą starą ziemię, w miejsce których ma być zaprowadzona nowa ziemia i nowe niebiosa. Pan wylewa, drodzy, swój gniew na narody, o czym już sygnalizował i powiedział nam prorok Sofoniasz. Teraz rozważmy z trzeciego rozdziału Sofoniasza, werset 8 i 9. Prorok Sofoniasz, 8 rozdział, przepraszam, 3 rozdział, werset 8 i 9. Dlatego oczekujcie na mnie, mówi Pan, do dnia, w którym powstanę do łupu. Postanowiłem bowiem zebrać narody i zgromadzić królestwa, aby wylać na nie swoje rozgniewanie, całą zapalczywość swojego gniewu. Zaprawdę cała ziemia będzie pożarta ogniem mojej gorliwości. Wówczas bowiem przywrócę narodom wargi czyste, aby wszyscy wzywali imienia Pana i służyli Mu jednomyślnie. Drodzy braterstwo, tutaj też prorok Sofoniasz dał wspaniałe proroctwo, które w wielu miejscach jest cytowane w literaturze prawdy, odnośnie tego, że Pan właśnie, tak jak 8 rozdział, 8 werset mówi, że lud Boży miał na to oczekiwać. Ktoś może powiedzieć, na takie rzeczy mamy oczekiwać? No drodzy, tak, mamy oczekiwać, dlatego że to jest związane z boskim planem działania w stosunku do człowieka, żeby poprzez te czynniki, które spowodują zburzenie tego obecnego, złego porządku rzeczy, zaprowadzić to, co będzie oparte na sprawiedliwości i na daniu narodom czystych warg, o czym za chwilę powiem. Wiemy, że oczekiwanie jest częścią nadziei, bo nadzieja składa się z pragnienia i z oczekiwania. A zatem oczekujcie na mnie, oczekujcie ci, którzy jesteście świadomi, że te czasy tego wielkiego ucisku rosnącego i przybierającego na sile, one będą miały miejsce. I dlatego ta część nadziei, oczekiwanie ma być związane z postawą ludu Bożego, ponieważ Bóg dokładnie co do sekundy, do ułamka sekundy realizuje swój plan. On się nie spóźnia, on nie robi niczego za wcześnie albo za późno. Bóg jest, drodzy, Bogiem, który realizuje swój plan z taką dokładnością, jakiego nasze dokładne zegary nawet nie potrafią zmierzyć. Dlatego często Kościół w wieku Ewangelii, drodzy, który żył i który widział te cierpienia wypływające między innymi z działania inkwizycji, zadawał sobie pytanie, które jest zawarte w Księdze Objawienia w 6 rozdziale i w 10 wersecie. Objawienie świętego Jana, 6 rozdział i 10 werset, czytamy tak. I wołały donośnym głosem, jak długo jeszcze? Inne przekłady mówią, dokąd, Panie? Panie święty i prawdziwy, nie będziesz sądził i nie pomścisz naszej krwi na mieszkańcach ziemi? Jest pytanie. I to, drodzy, jak długo, to my dalej nie wiemy. Wiemy, że Bóg powiedział start temu wielkiemu czasowi ucisku, nacisnął ten klawisz start i to wszystko trwa, to się rozszerza, to rośnie, to jest progresywny postęp, ale nie wiemy dokąd. Wiemy, dokąd to dotyczyło Kościoła, tak, który głosił te wspaniałe nauki odnośnie ucisku, został zabrany przez Pana, ale nie wiemy, dokąd ta światowa rewolucja i anarchia będzie trwała. Na pewno też Pan powie stop. Tak jak powiedział start, tak powie stop, tylko że my, drodzy, o tych czasach i chwilach nie wiemy.
Ale patrząc na ten werset, który odczytaliśmy, który jako ósmy pokazuje to wylewanie gniewu Bożego, to tutaj jest podany nasz Pan jako ten, który powstaje do łupu. A wiemy, że ten, który powstaje do łupu, to po to, żeby ten łup mieć i później w jakiś sposób ten łup podzielić. W innych przekładach Biblii, w tym miejscu, gdzie jest powstane do łupu, jest podane, że powstane jako oskarżyciel tych, którzy właśnie pogardzają mną i również moim ludem. Wiemy, że przez cały wiek Ewangelii Kościół cierpiał z tego powodu, że był wzgardzony przez innych. Potem nastąpił czas, kiedy coraz to bardziej się wygaszało powoli, tak? Jeszcze doświadczenia naszych rodziców, może i nasz samych, którzy na początku lat 60. tamtego wieku żyli, to były pewne doświadczenia, tak? Pewne miauczenie za nami, rzucanie kamieniami, ale to się zupełnie już teraz wyciszyło. Kiedy rozmawiamy z niektórymi uczniami, którzy obecnie się uczą, to mówią, nie, już takich prześladowań, jakiegoś miauczenia czy czegoś nie ma. Pod tym względem tak, drodzy braterstwo. I dlatego widzimy, że faktycznie ci, którzy pogardzają ludem Bożym w taki sposób, że lud Boży nie jest w ich oczach kimś, kto może ich przekonać, kto może z nimi rozmawiać, kto może dać im dowody. To jest taki zwykły człowiek, tak, który wziął się za naukę religii, ale nie ma wykształcenia teologicznego. To tacy, drodzy, mają otrzymać w tych kolejnych fazach wielkiego ucisku od Boga zapłatę. W objawieniu w 18 rozdziale, w 11 rozdziale i 18 wersecie, Księga Apokalipsy, 11 rozdział i werset 18, mamy takie dziwne wyrażenia. Objawienie 18:11. Przepraszam, odwrotnie, 11:18. 11:18. I rozgniewały się narody i nadszedł twój gniew i czas sądzenia umarły i oddania zapłaty twoim sługom, prorokom i świętym oraz tym, którzy się boją twego imienia, małym i wielkim i niszczenia tych, którzy niszczą ziemię. Nie będziemy omawiać tutaj, przepraszam, poszczególnych wymienionych w tych synonimach różnych klas, ale ten początek. I rozgniewały się narody i nadszedł gniew twój. Czyli narody się ze swojej strony gniewają, a boski gniew z drugiej strony. I teraz, drodzy braterstwo, Bóg wie, co robi, żeby ten gniew wylać na te rozgniewane narody. Bo inaczej to narody by powiedziały, że Bóg nie działa, nie robi żadnych postępów w swoim planie i oni muszą wziąć sprawy w swoje ręce. A zatem ta odpłata, to wszystko, co ma się w tym wypadku wydarzyć, to jest ze strony Boga, a nie ze strony tych narodów, które, jak Biblia mówi, oszalały, które nie chciały wejrzeć w siebie i które swoje sprawy muszą pozostawić w rękach Boga. Ogień gorliwości pańskiej, o którym mówi Sofoniasz, nie jest ogniem literalnym. Tak jak niektórzy literalnie biorą Biblię i chcą powiedzieć, że w Biblii wszystko należy czytać w sposób dosłowny. Ogień gorliwości jest symbolicznym ogniem, tak jak Eliasz widział na górze ogień, to właśnie ten ostateczny czas anarchii. I druga sprawa, która dotyczy 9 wiersza z 3 rozdziału Sofoniasza, że pod tym wszystkim, co się stanie, Bóg przywróci narodom wargi czyste. Wiemy, że Biblia to boskie wargi, tak? Boskie usta, Stary i Nowy Testament. Czy to Słowo Boże, które jest tak czyste, jak mówi psalmista, że 7 razy przepławione, jak srebro, ono jest u ludzi takim właśnie czystym słowem, czystymi wargami,
Oczywiście w tej chwili nie. Dlatego to ma być przywrócone. Ta prawda, która jest czystą prawdą, która jest prawdą pokazującą, że nasz Pan z Kościołem ma królować w okresie wieku tysiąclecia, że oni mają przez ten dzień sądu, który będzie trwał w tysiącleciu, przywrócić ludziom doskonałość i to, co stracił Adam w wyniku swojego nieposłuszeństwa. A zatem ludzkość, drodzy, i również Żydzi, którzy przyjdą do Chrystusa, będą otrzymywać wspaniałe nauki i wspaniałe prawdy w tym czasie, który już będzie po zakończonym ucisku. I kiedy czytamy proroctwo Izajasza, 25 rozdział, to jest taka osłoda, taki cukier, tak, do tej gorzkiej herbaty, która do tej pory była przez nas pita. No i teraz osłodźmy sobie tą herbatę. Izajasz 25 rozdział od 6 do 9. Izajasz 25 rozdział od 6 do 9 wierszy. Na tej górze, czyli góra Królestwo, Pan zastępów wyprawi wszystkim ludom ucztę z tłustych potraw. Ucztę z wystałego wina i z tłustych potraw, ze szpikiem, z wina wystałego i czystego. I zniszczy na tej górze zasłonę rozpostartą nad wszystkimi ludźmi i przykrycie rozciągnięte nad wszystkimi narodami. Połknie śmierć w zwycięstwie, a Bóg otrze łzę z każdego oblicza i zdejmie z całej ziemi hańbę swego ludu, bo tak Pan powiedział. I w tym dniu będzie się mówić, oto nasz Bóg, Jego oczekiwaliśmy i On nas wybawi. To jest Pan, Jego oczekiwaliśmy, będziemy się weselić i radować z Jego zbawienia. A zatem, drodzy braterstwo, faktycznie Bóg przywróci narodom wargi czyste. Bóg da to, czego wszyscy oczekują, jako tego złotego wieku, który ma dać ludziom, tak jak na pokoszoną trawę, tak, daje się specjalnie deszcz albo wodę w tym celu, aby ona stała się bardziej zielona, stała się bardziej w jakiś sposób nawodniona, tak, i człowiek jest taką tą skoszoną trawą. W psalmie 107, którego nie będziemy czytać, mamy pokazane różne klasy ludu Bożego, począwszy od Kościoła Wielkiej Kompanii, poprzez cielesnego Izraela, ale w każdym przypadku, aż do świata w ucisku, które to tam mówią później wersety ponad 24, 5 i tak dalej, w każdym wypadku jest powiedziane, gdy wołają do Pana, z ucisków ich wybawia ich. No i świat właśnie, widząc te wszystkie rzeczy, które będą się działy, ostatecznie nie widząc żadnego człowieka czy żadnej możliwości wydobycia się z tych warunków, które sprawiają im tyle problemów, ich bliscy umierają, tak? Są różne, jak powiedziałem, głody, epidemie i tak dalej, no to zaczną wreszcie wołać do Pana, bo innego ratunku nie będą mogli znaleźć. I tam też jest, drodzy, w psalmie 107 powiedziane, gdy wołają do Pana, bo jest cały opis, tak, potaczają się jako piany, cała umiejętność ich niszczeje, nie wiedzą, co czynić. Ale gdy wołają do Pana, z ucisków ich wybawia ich i radują się, że dopłynęli do portu pożądanego. Ale zanim, drodzy, ludzkość będzie mogła ujść tego gniewu Bożego, który będzie sukcesywnie wprowadzany na cały świat, w coraz to głębszych zarysach tego ucisku, to jeszcze prorok Sofoniasz nam daje pewne myśli, które dotyczą możliwości ukrycia się przed tym gniewem. I odczytajmy proroctwo Sofoniasza, drugi rozdział, werset trzeci. Prorok Sofoniasz w drugim rozdziale, w wersecie trzecim mówi: szukajcie Pana wszyscy pokorni na ziemi.
którzy wypełniacie Jego prawo. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. I teraz może ukryjecie się w dniu gniewu Pana. I ktoś by mógł wyciągnąć wniosek, że faktycznie, jeśli w tym ucisku człowiek będzie szukający Pana, pokory, sprawiedliwy, to może w jakiś sposób przeżyje ten czas ucisku i zostanie przez Boga w cudowny sposób ochroniony. Wiemy, drodzy, że tutaj w tym wersecie są wymienione cechy tego, który jest blisko Boga i szuka oblicza Bożego. Szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory. A więc inaczej możemy powiedzieć, szukajcie oblicza Bożego i być może ukryjecie się w dzień gniewu. Wiemy, że oblicze Boga to stan Jego łaski, stan Jego prawdy, Jego również autorytetu, zwierzchnictwa, planu i Jego nauk. Restytucja przyjdzie, drodzy, od oblicza Pańskiego, tak jak mówią nam dzieje apostolskie, tak? Gdyby przyszły czasy odchłody od oblicza Pańskiego. I również czytamy w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale i w 27 wersecie, Dzieje Apostolskie 17:27, żeby szukali Pana, czy go nie znajdą po omacku, chociaż nie jest daleko od nikogo z nas. A zatem wybrałem kilka myśli, które dotyczą tego wersetu trzeciego, że może się ukryjecie w dzień gniewu Pana. Z pewnością ludzie bardziej pokorni i sprawiedliwi będą przygotowani na te warunki, które nastąpią. A szczególnie ci, którzy znają boski plan zbawienia człowieka. Dlaczego? Bo ci, którzy nie znają, będą, jak nam Ewangelia Łukasza mówi, drętwieć ze strachu w oczekiwaniu na te rzeczy, które mają przyjść. Lud Boży wie, że to, co się dzieje i to, co się będzie działo, jest wynikiem realizacji boskiego planu, między innymi według proroctwa Sofoniasza. I dlatego wyrażenie ukryjecie się na pewno ma na myśli pewną Bożą protekcję, chociaż ta protekcja nie jest gwarancją daną w 100%. Kiedy patrzymy na reformatorów, którzy uciekali z różnych krajów, aby schronić się przed działaniem tych, którzy ich prześladowali, to jednym udało się zachować życie, a inni, nawet tak jak Servet, pamiętamy, tak, że wszedł do kościoła i tam Kalwin go znalazł, no i został skazany na śmierć. Także tutaj w tym wypadku też nie było pewności, że działania, które miały na celu tępić tych inowierców w czasie reformacji, że dla wszystkich będą tą ochroną od Boga, tak, i zabezpieczeniem, żeby oni nie doznali śmierci. I dlatego w tym wypadku jest podobnie, że Bóg nie obiecuje nikomu takiej protekcji, ale ci, którzy szukają sprawiedliwości, pokory i pokoju, jak mówi apostoł Piotr w swoim pierwszym liście 3:11, mogą znaleźć od Boga pewną podpowiedź, w jaki sposób zabezpieczyć swoje życie i w jaki sposób ewentualnie skorzystać z pewnego zabezpieczenia przez boskie instrukcje. W psalmie 34, w wersecie 5, 7 i 8 czytamy takie myśli. Psalm 34, werset 5. Spojrzeli na Niego i rozpromienili się, a ich oblicza nie doznały wstydu. 7. Ósmy odczytajmy, albo właśnie tu jest u mnie przesunięcie, czyli szósty będzie. Oto biedak wołał, a Pan wysłuchał i wybawił go ze wszystkich jego utrapień. A siódmy mówi, że anioł Pana rozbija obłok, czy też obóz dookoła tych, którzy się go boją i wybawia ich. I już na sam koniec, drodzy,
brat Russell i brat Johnson, jak i również inni słudzy dali nam pewne rady dotyczące zabezpieczenia się w czasie nadchodzącego wielkiego ucisku. Te rady możemy odczytać w teraźniejszej prawdzie z roku 1930 na stronie 62, gdzie brat Johnson pokazuje, jak zabezpieczyć siebie i ewentualnie rodzinę, kiedy będą zagrożenia odnośnie czasu wielkiego ucisku, a również i brat Herzig w sztandarze biblijnym z 2010 roku na stronicy 51 też daje dobre rady, w jaki sposób postąpić, aby właśnie jako ci sprawiedliwi, szukający oblicza Pańskiego, mogli się ukryć w dzień tego Pańskiego gniewu. Dlatego, drodzy, kończąc ten temat, chciałbym, aby nie był on w celu przestraszenia nas, żeby nie wywołać tutaj jakiegoś u was strachu przez ten temat, ale żebyśmy wiedzieli, że boski plan ma takie koleje jego realizacji i że to, co nas będzie czekać, to z punktu ciała nic lepszego, ale gorsze warunki, które spowodują ostatecznie, tak jak u pacjenta, który idzie na operację, tak, a operacja ratuje jego zdrowie i życie, wielką radość. Dlatego wnosimy słowa Najwyższemu Panu Bogu i Jego Synowi, naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi, niech będzie wieczna cześć i chwała po wszystkie czasy. Amen.